praca żołnierza to ciężki kawałek chleba. Działają w wysokim stresie, pod presją czasu. Po ciężkiej pracy każdy chce odpocząć. Czy żołnierze mają na to szansę? Dowiecie się w tym odcinku. Zapraszam. Dzień dobry drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku zabieram Was do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach, a tam zobaczycie, w jakich warunkach mieszkają żołnierze. Zapraszam! Kontenery mieszkalne z przeznaczeniem do zakwaterowania żołnierzy w rejonach operacji są proste konstrukcyjnie. Cztery ściany, drzwi wejściowe, dwa okna. W wyposażeniu wewnątrz znajduje się, w zależności od tego, dla ilu osób jest przygotowane, od jednego łóżka do trzech. Wewnątrz kontenera, oprócz łóżek, oczywiście znajdują się szafy w odpowiedniej ilości, żeby przynajmniej jedna połowa szafy była przeznaczona na żołnierza. Oczywiście stół i krzesła. Tak, aby usiąść przy stole, wypić herbatę, kawę, zjeść kanapkę. Tak wygląda kontener mieszkalny. Ja tu przesunę krzesełko, żeby nasz operator się nie potknął, nie zabił, nie uszkodził fizycznie i psychicznie też, bo jedno łączy się z drugim. W takim kontenerze mieszkalnym mamy to, co jest najbardziej potrzebne właściwie do tego, żeby sobie odpocząć, zrelaksować się po ciężkim dniu pracy, czyli łóżeczko, prycza. No, drodzy widzowie, powiem tak, jest wygodnie. Przechodzimy dalej. Taki stolik, zwykły stolik, jak widać, na którym są różne przedmioty bardzo potrzebne. Jest woda, trzeba się nawadniać, nawet jak nie ma lata, nawadniać się trzeba. Kubeczek oczywiście, papier toaletowy, wieszaczek, kurteczki tutaj proszę bardzo, można sobie powiesić. Czasami trzeba troszeczkę się podgrzać, więc taki grzejnik jest po prostu skarbem niesamowitym. Kontenery są łatwe do ustawienia w odpowiednim miejscu, do szybkiego montażu, demontażu, przeniesienia w inne miejsce. Łatwo jest podłączyć do nich instalację elektryczną, która jest obowiązkowa, żeby można było funkcjonować w takim kontenerze. Oprócz kontenerów mieszkalnych stawiane są również kontenery sanitarne, które zapewniają możliwość skorzystania z podstawowych zabiegów sanitarnych. Mamy umywalki, proszę bardzo, są umywalki. Jest też mydło, jak widać. Poza umywalkami są oczywiście też prysznice. Prysznica z taką tutaj kotarką, żeby intymności stała się zadość, bo przecież nie każdy chce ukazywać swoje ciało, dlatego możemy tutaj się zasłonić i w tym momencie jesteśmy w 100% anonimowi. Mamy tutaj jeszcze lustra, w razie czego, aby ktoś chciał rano sobie wstać, umyć zęby, popatrzeć na swoją facjatę. Ale też trzeba wiedzieć, to jest taka informacja, że nie zawsze jest ciepła woda, więc po prostu wszyscy biegną, żeby skorzystać z tej ciepłej wody, bo jakiejś zabraknie, szczególnie jak jest zimno. To jest nieciekawie, dlatego życzymy wszystkim żołnierzom i osobom, które przebywają w takich kontenerach łazienkowych, zawsze mieli ciepłą wodę. Kontenery w Polsce stawiamy przede wszystkim po to, żeby się przyzwyczaić przed wyjazdem na misję do zamieszkiwania w małych pomieszczeniach, o małej powierzchni, do przebywania z ludźmi przez 24 godziny. Pierwszy raz polski kontyngent wojskowy, który uczestniczył w misji w Kambodży, zamieszkał w kontenerach w 1992 roku. Obecnie kontenery są wykorzystywane na wielu misjach, na przykład w Syrii. Postawione zostały w 2003 roku. Jest bardzo, również są zbliżone do naszych. Kontenery w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych mamy od 2008 roku. Było to postawione na potrzeby przygotowania żołnierzy do wyjazdu do Afganistanu. Wykorzystywane było między innymi do prowadzenia szkoleń i ćwiczeń, na przykład wszystkie bagramy się tutaj odbywały. Dlaczego stosujemy kolor biały tutaj? Dlatego, że to jest punkt do przygotowania w ramach sił ONZ-owskich. UN zawsze stosuje barwy białe, tak na swoich pojazdach, tak również i na kontenerach, na budynkach mieszkalnych, na terenach baz znajduje się wszystkie obiekty, począwszy od wież, są w kolorach białych. Natomiast w warunkach, gdzie
dochodzi do sytuacji kontaktów bojowych, nie stosujemy koloru białego, ponieważ to bardzo poprawia widoczność i celność dla przeciwnika. Wtedy stosujemy barwy maskujące, czy to będzie kolor zielony, khaki, czy kontenerowiska są maskowane przy użyciu siatek lub malowane artystycznie w zależności od umiejętności mieszkańców. Efekty bywają przeróżne, zadziwiające, ale spełniają swoją rolę. Zadaszenia przede wszystkim stosujemy po to, żeby nadmiar wód atmosferycznych nie dostawał się do środka, jak również daje to tak zwany filtr słoneczny. Słońce bezpośrednio nie nagrzewa ścian kontenerów, poprawia się komfort zamieszkania. Konfiguracja zabudowy jest dowolna, można budować miasteczka o dowolnym ukształtowaniu, w zależności od tego, jak architekt sobie zaplanuje. Jest również możliwość ustawiania kontenerów jednych na drugich. Stosuje się takie rozwiązania na przykład w Kosowie, gdzie całe bazy są budowane właśnie w formie parteru i piętra z wejściem i przejściami, korytarzami wewnątrz, pomiędzy kontenerami. Natomiast mają jedną wadę, nie posiadają balkonów. Kończy się nasza wspólna przygoda. Drodzy widzowie, zachęcam Was do subskrybowania kanału, oglądania kolejnych odcinków. Wyczekujcie. Cześć!